Dzień dobry Państwu, telewizja w Polsce.pl w czasach zarazy, gorące pytania w czasach zarazy. Będziemy rozmawiać dzisiaj o Wojskach Obrony Terytorialnych, tak często wyśmiewanych, tak często krytykowanych. Sama idea była przedmiotem ostrej walki politycznej, była wyszydzana jako niepotrzebna, a teraz w dobie kryzysu, pandemii okazuje się, że Wojska Obrony Terytorialnej są zaangażowane w pomoc Polakom i choć ja dzisiaj jestem sam w studio, to z nami na łączu jest pan pułkownik Marek Pietrzak, rzecznik prasowy Wojsk Obrony Terytorialnej. Dzień dobry, panie pułkowniku. Witam serdecznie, dzień dobry, witam pana redaktora, witam szanownych państwa. Panie pułkowniku, wasza aktywność jest już od paru lat funkcjonuje w Polsce, ale teraz przebija się chyba do szerszej świadomości społecznej. Wojska Obrony Terytorialnej są pokazywane też jako te, które wspierają policję chociażby, czy wspierają służbę graniczną. Tak między nami i tak szczerze, ma pan chyba taką nutę satysfakcji, że teraz całe społeczeństwo może docenić WOT, choć był krytykowany przecież bardzo mocno przez różnych komentatorów, publicystów i polityków, a teraz chyba WOT zdaje egzamin w dobie kryzysu dla państwa polskiego. To znaczy tak, satysfakcja na pewno jest, natomiast może bardziej działa to tak napędzająco nas i naszych żołnierzy do działania. Oni spotykają się oczywiście, tak jak spotykali się z tymi głosami krytyki, tak teraz spotykają się z tymi głosami, z takim poklepywaniem po plecach i mówieniem, okej, robicie dobrą robotę. I to jest to, co nakręca naszą formację do działania. To jest to, co daje nam siłę. Przypomnijmy, że nasi żołnierze wywodzą się z tych właśnie lokalnych społeczności, którym pomagamy. Być może właśnie dzisiaj, podczas tego kryzysu, wielu mieszkańców Polski dowie się, że ich sąsiadem jest terytorials, jest żołnierz obrony terytorialnej, który przyjdzie do nich, powiedzmy, z, nie wiem, z żywnością z ośrodka pomocy społecznej, albo pomoże starszej osobie, która jest w kwarantannie lub nie powinna wychodzić i w tej chwili przebywa w domu, stosuje się do zaleceń ogólnie szeroko stosowanych. Więc jak najbardziej działa to na nas bardzo mobilizująco, mogę to tak powiedzieć. Natomiast powiem tak, my już dawno przestaliśmy się przejmować tymi głosami krytyki, po prostu robimy swoje i tak jak w maju w tamtym roku, czy w czerwcu w tamtym roku, podczas tych kataklizmów, które przechodziły przez chociażby województwo lubelskie, później jeżeli chodzi o powódź na południu, w centrum kraju, już po tamtych akcjach widzieliśmy, jak zmieniła się narracja. Tak naprawdę obserwujemy, tak samo jak i wtedy, tak i teraz, nagle wszyscy przeciwnicy zamilkli, nie mają argumentów, boją się podnosić argumenty, które jeszcze podnosili jakiś czas temu, no boją się nastawić na krytykę. Widać, że te argumenty są bezzasadne. Jesteśmy formacją, która występuje w bardzo wielu armiach świata, państw rozwiniętych. Zwracam na to uwagę, państw rozwiniętych. I ten komponent terytorialny jest naprawdę bardzo ważny. Nie wolno go łączyć z czymś takim jak obrona terytorialna kraju, jak obrona terytorialna, jak bataliony obrony terytorialnej, które kiedyś funkcjonowały. Te jednostki różniły się od nas naprawdę bardzo mocno, nie charakteryzowała ich terytorialność. To nie były jednostki, które były ochotniczymi, więc tutaj czasami taka tylko semantyka nazewnictwa, ktoś słyszy obrona terytorialna i utożsamia to z OTK albo z innymi formacjami, które gdzieś tam dawno, lata temu funkcjonowały, to jest błąd. My jesteśmy piątym rodzajem sił zbrojnych, wojskami obrony terytorialnej, opartymi na terytorialnym takim fundamencie, bardzo mocno osadzonymi w lokalnych społecznościach. Naszą misją jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności i teraz właśnie to robimy. Panie pułkowniku, chciałbym właśnie spytać, na czym polega ta pomoc? Wspomniał pan teraz enigmatycznie, że kiedy mieszkańcy, sąsiedzi, czasem terytorialsów są objęci kwarantanną, to taki żołnierz WOT przychodzi z pomocą, ale jak to wygląda w takiej codziennej służbie żołnierzy obrony terytorialnej? Rano dostają jakiś zakres obowiązków, gdzie chodzą, co robią, jak to w takim codziennym pełnieniu służby w przypadku WOT wygląda? Ale mówimy teraz o tym kontekście pandemii. Tak, tak, teraz, bardzo tak. Proszę.
Tak, 12 marca o godzinie 9 wprowadziliśmy podwyższony taki stan gotowości kryzysowej. Tak naprawdę wszyscy nasi żołnierze w tej chwili, blisko 25 tysięcy, są postawieni w 12-godzinnej gotowości. Także każdy z naszych żołnierzy może liczyć się z tym, że zostanie powołany alarmowo. Duża grupa, wczoraj blisko 2 tysiące, dzisiaj 1400 żołnierzy, wykonuje realnie działania, wspiera, czy to na granicach, czy to na lotniskach, czy to na, w tej chwili mocno wchodzimy w działania pomocy tym osobom, które są w kwarantannie, pomocy osobom starszym. Właśnie to jest ta akcja dostaw żywności we współpracy z ośrodkami pomocy społecznej. To są albo chociażby wsparcia rodzin personelu medycznego. Za chwilę zaczynamy tak naprawdę te działania na szeroką skalę. To są działania, które prowadzimy już od 6 marca. Byliśmy pierwszą formacją, która rozpoczęła, i tak szybko podjęliśmy działania. Jak wygląda służba naszych żołnierzy? Otóż tak, ci, którzy są w gotowości, no to wykonują swoje normalne czynności, aczkolwiek teraz no większość chyba społeczeństwa przebywa w takiej domowej kwarantannie albo ograniczeniu, w takiej izolacji, nazwijmy to, więc oni są po prostu w gotowości do podjęcia działań. Ci, którzy działają, no to są na kierunkach, o których wspomniałem. Służba jest pełniona czasami na dwie zmiany, czasami na trzy zmiany, tak jak chociażby na granicach czy na lotniskach, gdzie jest potrzebna tak naprawdę ciągła dyspozycyjność. No jeżeli chodzi o dostawy tej żywności, czy wsparcie kombatantów, czy wsparcie tutaj ośrodków pomocy społecznej, czy za chwilę działania, które będziemy prowadzili wspólnie z policją, czyli kontrolowanie tych osób, które przebywają w kwarantannie, co do tego, czy są na miejscu, czy mają jakieś potrzeby. To jest zadanie, do którego też za chwilę wejdziemy. No, te działania akurat są prowadzone w ciągu dnia, natomiast inne, czy to na granicach, czy to na lotniskach, one wymagają dyspozycyjności i zmianowości, więc tam prowadzimy działania na zmianę. Część naszych żołnierzy jest skoszarowanych w jednostkach, dlatego że też utrzymujemy takie odwody do wsparcia wojskowych zgrupowań zadaniowych, wojsk operacyjnych. Współdziałamy tutaj z wojskami operacyjnymi również od kilku dni. Więc reasumując, no, część jest w gotowości w swoich domach, w swoich zakładach pracy, tam gdzie do tej pory, 12-godzinnej, a część po prostu już realizuje zadania. Jeszcze wspomnę o pewnej grupie naszych żołnierzy, którzy mają specjalności, umiejętności, kompetencje takie, które można wykorzystać w tej chwili, wspierając chociażby służbę zdrowia, inspekcję. To są medycy, to są ratownicy medyczni, pielęgniarki, to są osoby, które mają ukończone kursy, kwalifikowane kursy pierwszej pomocy, i te osoby są w gotowości 6-godzinnej, czyli tak jakby z tej dużej grupy 25 tysięcy żołnierzy, którzy są w 12-godzinnej gotowości, wyjmujemy jeszcze te 1200, którzy są w 6-godzinnej gotowości. Oni są gotowi do wsparcia personelu medycznego. Co ważne, są to osoby, które nie wykonują zadań w ramach cywilnej służby zdrowia w tej chwili, czyli nie jest tak, że odciągamy kogokolwiek od łóżek ze szpitali czy z opieki zdrowotnej. Tak to wygląda w skrócie. Teraz jesteśmy w takim bardzo dynamicznym okresie, dlatego że nasze pododdziały są luzowane z granic, pozostajemy dalej na lotniskach, a wchodzimy bardzo intensywnie we wsparcie lokalnych społeczności, właśnie w te dostawy żywności, dostawy, opiekę nad osobami starszymi, kombatantami i osobami, które potrzebują wsparcia w kwarantannie. Panie pułkowniku, wspomniał pan, że 1200 osób z WOT-u ma w jakiś sposób wykształcenie czy przygotowanie medyczne, czy może ratownicze. To bardzo wysoka liczba jak na 25 tysięcy żołnierzy WOT-u. I to oznacza jakby, że żołnierze WOT-u to są ludzie chyba wykształceni przeważnie. To są ludzie, którzy mają jakieś wyższe kwalifikacje w swoich zawodach. Mogą być więc lokalną elitą. Czy tak trochę abstrahując od kryzysu, ale charakteryzując
charakteryzując właśnie Wojska Obrony Terytorialnej, czy także w innych dziedzinach, w innym dziedzinie wykształcenia żołnierze WOT-u też są tam obecni, czy na przykład są inżynierami, czy na przykład są jeszcze, nie wiem, znajomość języków, bo z tych danych wynika, że to są ludzie, którzy są właśnie lokalną elitą w swojej społeczności. To znaczy tak, zacznę jeszcze od tego, że te 1200 osób są to te osoby, które mają kwalifikacje medyczne, ale są to specjalnie wybrani ci, którzy nie są w systemie teraz opieki zdrowotnej, bo gdybyśmy sumowali wszystkich naszych medyków, tych, którzy mają kwalifikacje ratowników, pielęgniarek, nawet lekarzy mamy, czy osoby, które mają ukończone kursy kwalifikowanej pierwszej pomocy, to tego byłoby zdecydowanie więcej. Tak szybko licząc, jedna szósta naszej formacji to są osoby, które mają kwalifikacje szeroko pojęte medyczne, czyli są to te grupa osób, które przed chwilą wymieniłem, a te 1200 to są te osoby, które mają takie kwalifikacje i w tej chwili nie są angażowani przez cywilną służbę zdrowia, dlatego o nich wspomniałem, że są oni takim odwodem. Natomiast wracając do pytania, jeżeli chodzi o takiego statystycznego terytorialsa, to tak, oczywiście jesteśmy dumni z naszych żołnierzy, 1/3 z nich, ponad 30% to są osoby, które mają wyższe wykształcenie, 40% z tych osób posiadających wyższe wykształcenie ma wykształcenie techniczne, co jest dla nas bardzo ważne, jeżeli chodzi o kontekst wojskowy, obsługi sprzętu i tak dalej. 50% pozostałe to są osoby, które mają wykształcenie średnie. Nasi żołnierze są osobami, którzy mają zatrudnienie. To mówiło się coś takiego kiedyś dawno temu, że do WOT-u trafią osoby, które trafią po przysłowiowe kolejne 500+. Absolutnie tak nie jest. 62% naszych żołnierzy ma stałe zatrudnienie. Kolejnych 15% są to studenci. Kolejnych kilka procent są to osoby, które mają inne formy zatrudnienia, umowa o dzieło, umowa, inne formy zatrudnienia, więc jeżeli chodzi o odsetek osób, które są osobami bezrobotnymi, jest to średnia krajowa, taka jak w kraju, około 10%. Tak to wygląda. 15% naszych żołnierzy to kobiety, średnia wieku to 32 lata, co nie jest wcale wartością niską, ale można powiedzieć, że my to sami tak modelujemy, dlatego że wśród naszej formacji są osoby młode, które nie pełniły nigdy służby wojskowej, ale około 40% to też są osoby, które są rezerwistami. My w ramach sekcji lekkiej piechoty je, można powiedzieć, właśnie w ten sposób budujemy sekcję lekkiej piechoty, że są ci młodsi, mniej doświadczeni, ci starsi, bardziej doświadczeni. Panie pułkowniku, mam nadzieję, że tutaj na wizji obieca mi pan jeden drobiazg, ponieważ wiem od wielu naszych widzów i od czytelników portalu wpolityce.pl oraz tygodnika sieci, którzy od lat kibicują Wojskom Obrony Terytorialnej, nawet jeśli nie są w waszych szeregach, choć część naszych widzów jest, kibicują i bardzo liczą na was. Proszę przekazać i od naszej redakcji właśnie, i od naszych widzów, wierzę, że w komentarzach na YouTubie też pojawią się słowa wsparcia i życzliwości, że pan przekaże swoim chłopcom i swoim dziewczętom, że Polacy, a zwłaszcza tutaj nasze środowisko, gorąco wspiera, bo tak jak mówił generał Wiesław Kukuła, dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej, cytuję, chodzi nam o to, abyśmy w społeczność zaszyli takie zdolności, które uczynią je silniejszymi. Chcemy je wzmocnić nie tylko w sensie więzi, świadomości obronnej, ale też dać rzeczywisty potencjał do tego, żeby ludzie czuli się bezpieczniej. I my faktycznie dzięki wam czujemy się bezpieczniej. Proszę to żołnierzom Wojsk Obrony Terytorialnej od nas przekazać. Panie redaktorze, obiecuję, przekażę to w ramach naszego takiego portalu komunikacji wewnętrznej. My dostrzegamy na naszych mediach społecznościowych, kanałach Twittera, Facebooka, jak wiele osób w ostatnich dniach bardzo mocno nas wspiera. Naprawdę otrzymujemy olbrzymią liczbę komentarzy i olbrzymią liczbę, na co zwracam uwagę, aplikacji do służby. Ostatnie dni to jest wzrost średnio
myślę, że nie przesadzę, jak powiem, 10-15-krotny. Dziękuję, panie pułkowniku. Niestety brutalnie tu muszę kończyć, ale raz jeszcze serdeczne dzięki, serdeczne szapoba i mam nadzieję, że z tym koronawirusem i media, i WOT, i reszta Polaków będziemy walczyć skutecznie z taką dyscypliną jak do tej pory. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję też państwu widzom przed ekranami. Zostańcie państwo z nami. Za chwilę kolejny program Gorące Pytania.